Włączył, tak więc witam tubowców, twierdza Strongehold, dwójka krzyżowiec, pierwszy kontakt, ze mną jest Borys. Siema. Tak więc, no i jest też fan Liverpoolu, który jest tylko obserwatorem. Potwierdzam. Okej, Borys mnie tutaj zaprosił, dobra, tutaj wszystko sobie ogarniemy. Dobra, zróbmy tak, że będziemy w zespole jednym. Okej. Wziąłeś jakąś taką planszę, nie wiem, już jesteś tutaj w tym? Jestem już tutaj. Nie? Jestem. Jakąś taką planszę wziąłem, chyba że mam jakąś inną wziąć, ale mi się wydaje, że to jest tych najlepsze z tych. Znaczy wiesz co, mnie jest to obojętne, bo to tak jak mówię, to jest pierwszy kontakt, więc... więc w sumie to mi nie, to obojętne. To możesz sobie wybrać, kim chcesz grać, czy nie? Najwyżej sobie wybierz. Mogę, tylko w sumie... A, poczekaj, odpiszę mu tylko. Kurde, nie mam jak mu odpisać. O. Już robię. Aha, w sensie, że ta mordka to są te do wyboru, te frakcje, tak? Tak. Bo ale nie wiem, czy to wpływa jakoś na rozgrywkę, czy są jakieś inni części. Chyba, że chyba nie. Dobra, wezmę pierwsze, lepsze w sumie. No dobra, to w sumie możemy cisnąć. Aha, ładuj grę. Aha, ale czemu nie mogę teraz wystartować? Ja, to jest pytanie. Wszyscy przecież są. Jak jestem off cały czas, jak jestem online? Jestem online. Co on pisze, że jestem off? Ha, no nie mogę gry wystartować. Czemu? Czemu nie mogę? No bo jest ten start, jest taki... Czekaj. Poczekaj, a może... Czekaj, tylko znajomi. Co my tu możemy jeszcze zrobić? Ja patrzę, czy ja mogę to jakoś potwierdzić. A, musisz, no status gotowości jest po prawej stronie na dole. Taki jest krzyżyk albo... Aha, dobra, okej. Okay. Teraz, dobra. Myślałem, że ten krzyżyk znaczy, że coś wyłączę, nie? O, ale dzisiaj zajebisty dziony, kuźwa. O 12 skończyć robotę, coś zajebistego po prostu. Dobra, co tu mamy? Czy grafika tam, nie powala. Znaczy nie wiem, czy tam są ten... opcje graficzne, wiesz? Znaczy sprawdzałem przed chwilą, są, ale automatycznie dało mi na najniższe. No w sumie na tym lapku to się nie dziwię. Dobra, najpierw skład musi trzeba wbudować, nie? No to podstawa. Dobra. Skład. I spichlerz. Poczekaj, gdzie to się buduje? Kuźwa, nie mogę się tu ogarnąć. A tu masz te, takie jabłka i tak te u góry. Aha, jest, dobra. I tam masz wszystkie przegrodki. Czyli na samym start i spichlerz, tak? Spichlerz masz na jabłku, no. Dobra. Standardowo od drzewa trzeba zacząć. Spichlerz niech będzie tu. Ciągli. Mogę. Drzewko, sad jabłoni, chleb, serownia, piekarnia. To no najlepiej na początku od jabłek zaczynać, powiem. Chatka drawali, nie? No. Tutaj trzeba. Zaraz, tym się obraca, prawym się jeździ po mapie? Nie, lewym się jeździ po mapie. Którym się jeździ po mapie? Nie, aha. Się ogólnie to na krawędziach, a jak chcę sobie przesunąć, jakby odwrócić się, to naciskasz kółko i wtedy myszką. Aha, dobra, dzięki. A tak to na krawędziach tylko. Okej. Okay. Chatka rozwali, tylko kurde, gdzie ja tu mam te? Drzewo, ja to drzewa nie mam. Jak nie? Tutaj masz. Na dole. Aha, jest, faktycznie, dobra. Mnóstwo tego drzewa. Czyli nie wiem, jak to jest, żeby komuś coś wysłać. Bo na multi, nie wiem, jak to działa. Na multi pierwszy raz gram. Ogarniemy, no, zobaczymy później. Dobra, jedzenie mamy. Czego by tu zacząć? Kamień. Muszę sobie włączyć jedną opcję, bo mam wyłączone... muszę zablokować mysz, bo jak jeżdżę poza krawędź, to mi wychodzi, nie? Na pulpit. Bo ja gram w oknie, nie? Jak streamuję. Aha. Dobra, już jest wystawione. Dobra, jedziemy. Trzeba coś jeść. Sad jabłoni. Tajemnicy. Nie na terenach trawiastych. Aha, dobra.
Rang drwiastek należy umieszczać na tylko jedzenie, nie? Dlatego te jakbyś jeszcze byś musiał masz ten drwali, drwali jak najwięcej rób. Jedną chatkę mam tylko na razie drwali. Tak. Tak z trzy byś musiał mieć. Dobra, ogarnę. Niby słyszałem. Ale gdzie? Siema gigantus, no gramy z Borysem tutaj, ogarniamy. Borys mnie namówił na tą gierkę, kupiłem, no i w sumie na razie nie żałuję. Ten twierdzę zawsze to, ale powiem ci, że ta jedynka, znaczy ta pierwsza twierdza zawsze miała jakiś klimat taki. Ona była najlepsza, tylko ja jeszcze mówię o tej, wiesz, tej starej, tam już sprzed lat. Starej całkiem, no. Wiesz co, oni patrz, oni tutaj mają te mosty, nie wiem czy zauważyłeś, po każdej stronie jest most jeden. Mhm. Jest faktycznie. Jakbyś chciał ten, budować jakiś... O, ty, atakują mnie. Kuźwa, no, ale nie mam co wysłać do ciebie. Nie, ale ja mam wojsko, spokojnie. Aha, okej. Ale jakbyś chciał ich zatorować, nie? To wtedy walnąć normalnie mur od razu przy moście i nie mają szans. Dobre. No ale na razie to, te ataki będą takie słabe, że... Tylko czekaj, ja muszę teraz obczaić, jak tutaj się wysyła te. Czyli co, zbrojownię jakąś tutaj ogarnąć, nie? Najlepiej by było. Ja na razie mam... Na początku najlepiej sobie kup posterunek najemników. I że tam już są gotowi, nie? A zbrojownie to dopiero jakbyś sobie zbrojownie i koszary. Mhm. To jak dopiero będziesz miał miecze, łuki i te sprawy, nie? Aha, dobra. Czyli na początek normalnie posterunek najemników. Okej, już mam. Bo tu się od razu wszystko buduje, nie? Tak, bo tam masz te podstawowe, nie? Rzeczy. Znaczy podstawowych tych... jak to się mówi? Te jednostki, nie? O to chodzi. No. Kamień. Gdzie teraz kamień jest? Jest kamień, dobra. Też w sumie dobrze mieć, nie? Kamień tu masz, możesz sobie wybudować. Żeby ci wydobywali, u góry masz. Mhm. Dobra, to tu buduję. Też Z2 dobrze mieć, nie? Tak. Ty, jak oni mnie atakują. Zaraz tam jakąś armię. Spalili mi ten. Nie ma dość robotników do obsadzenia tego budynku. Kij z tym, że nie ma robotników, tu armię wysłać do nich. Mój panie? Aha. Knech ci na rozkaz. Żaden problem, panie. Lecę do ciebie wszystkim, co mam. Knech ci na rozkaz. Nie, no tyle to sobie poradzimy chyba. O, już boję z tych. Ale że oni przez wodę przechodzą, to tu też trzeba będzie wtedy mur zrobić. Zrobimy. Tymi mostami chyba nie będą szli, coś tak wydaje mi się. Panie? Bez sensu, nie? Bo w sumie plansza wygląda jakby typowo była pod te mosty, nie? No, bo ja myślałem, że przez wodę nie można iść. Tego chciałem tą mapkę. No, ale tu trudno. Dupa. Dobra, to jest jak mówię, pierwszy kontakt, ja to jeszcze ogarnę. Najlepiej to tych żołnierzy, może łuczników nie, łuczników może na wieżę koło lorda, ale tych żołnierzy gdzieś na środku postawić, bo jakby szły ataki, to... Baczność. Wtedy można... Rozkazy, panie. Dobra, knechtów położę na środku tutaj gdzieś. Pan może do miejsca pracy, czemu nie? Ja pamiętam, że ten pierwszy, w ogóle ten Stronghold, miał strasznie trudną kampanię. No, ale ten, tak ci powiem, kampania średnia, bo dużo dodatków jest, wiesz, bo strasznie dużo hajsów chcą na tym zarobić. Tak to wygląda. No to w sumie jest zwykła dwójka, nie? Tylko tam odświeżona troszeczkę, nie? Kurde, jak mnie atakują tu. Dobra, zabijamy. Dobra, u mnie na razie spokój, tylko no właśnie tak bym zaczął coś budować, bo... No to sobie zrobię najemników, spokojnie. I zaraz sobie wybudujemy wieżę i będziemy ich z wieży nawalać. Czyli co tu jest na razie niezbędne? W co teraz tak w sumie iść? No jedzenie i ogólnie zacząć od obrony, nie? Czyli mury zacząć budować najpierw. Aha, dobra. Co? Tak. W sumie wszystko musi być na trawie, widzę. Chlewnia. Ludzie wilka nas atakują. Nikt nas nie atakuje, co wy gadacie? Nie ma dość robotników, którzy na tego budynku. O.
Nie ma dość robotników, czyli to się wiąże z pewnie strzałasami. Dobra, jedno, na razie jeden, bo tak widzę, że tutaj z drewnem. Ten jak się rozbudował tu. No jaki ty poziom w ogóle trudności ustawiłeś, bo oni to napieprzają, te budynki widzę. Nie wiem, co to za poziom, tam było, można poziom jakiś ustawić? Nie wiem. Mogliśmy sobie wziąć na początek dwóch na jednego. No dobra. W sumie tak, na sam start. No dobra, trudno, jakoś pogramy tak, jak przegramy, to spróbujemy jeszcze raz najwyżej. No właśnie, nie ma problemu przecież. Batman. Nie, ale... Uda się. Coś mi tutaj na Steamie wyskoczyło, co się dzieje? Aha, fan Liverpoolu mi wysłał zaproszenie. Później przyjmę, dobra? Jak coś. Dobra. Jakiś śmieszny mur wziąłem, ale nie wiem, czy... Ja też coś tu zrobiłem, tak wiem. Kiedyś się będę budował. Aha, tu jakieś porządy, moje jakieś gówno, ale nieważne. Jak już to ci radzę budować mur, ten gruby taki, bo tam to ci wejdą normalnie ten. Aha, no dobra. Łucznica, ten mur, tak jak masz tutaj, ten chudy, to taki tylko, żeby był mur, nie? Tak się bardzo, za bardzo nie opłaca. Okej, okay, rozumiem. Arabski miecznik, no nie powinni być tani. Jakie ciule, tarami wszędzie będą atakować, ty. Dobra, trzeba tu pójść w ten rozwój faktycznie troszeczkę, bo tak... Mówię, pierwszy raz to w sumie odpaliłem tego. W sumie nie ma dużej różnicy od podstawowych wersji, ale już dawno w to nie grałem. Zwalili mi wszystko, to o kurde. Niecie. Potrzebujesz pomocy? Nie, nie, ja sobie poradzę, bo oni mi po prostu weszli tutaj z drugiej strony, wiesz? Tu gdzie miałem kamieniołom. Ale ja tutaj sobie mur zaraz odbuduję i mi nic nie zrobię już. Pozostawię tych... żołnierzy tutaj i koniec. No napieprzać mi tego drzewa, bo tak biednie trochę. No to tego mówię, że jak najwięcej tych. Smolarnia. Jak nie, to zawsze możesz sobie kupić, nie? Klikasz na skład drewna i kupujesz, tylko czy to chodzi o to, czy pieniądze masz. 700 na razie. Ale zaraz tutaj pieniądze się rozejdą. Kościół to pewnie wpływa na tych ludzi, nie? Na lepsze tak, te... Tak, żeby tu po prawej stronie masz, możesz ich podwyżać, żeby oni byli zadowoleni, nie? Żeby nie odchodzili. Dobre. No napieprzać mi to drewno, bo tak licho. Stan pracuje. Tu żarcia mamy, to im się podoba. Ja pierniczę, dwóch jakiś z tyłu mi tu wszystko rozpierniczyło. Tak? No. A ci łucznicy to są twoi? Twoi? Czekaj, gdzie tu są w ogóle ci, ta moja armia? Kurwa, ciule, bronić tu, bo mnie rozwalają. Napierniecie, ale fail. Kurwa, wszystko rozjebali. Dobra, ale już mniej więcej ogarnąłem gierkę, czy nie wiem, co się tu już robi. Jeszcze może jest takie coś jak barykada, nie? W takim ogniu po prawej stronie całkiem. Aha. To jest robione z drewna, to tak jakby mur by był. I to możesz stawiać chyba wszędzie, mi się tak wydaje. No mogę, faktycznie. Klatki dla psów bojowych, brzmi fajnie. Ja wszystko rozpieprzyjęli. Dziady. Weszli po prostu, a jakby nigdy nic, kuźwa, wszystko rozjebali. Teraz idą drwali, a to kurwa trzech uczników, czterech moich idzie. Ich z dziesięciu. Tutaj ich chyba wali. Jakimi oni idą wojskami tutaj, ty.
Zaraz będziesz sam na dwóch. Nie ma spichlerza. Nie wierzę, nie ma spichlerza, wszystko rozjebali. Jak Polacy wpadli, rozwalili, chyba wyszli. Ty, ale ile tam ich wysłał, nie no, to chyba jednak trochę zdupiłem z tym poziomem. Chyba na sam start faktycznie trochę za ciężko jest. To co, bierzemy nową grę, czy jak? Bierzemy nową grę. No dobra. Czekaj, opuszczę grę. Tak. Menu główne. Dobra. Skręcono wam wtedy. Okej, okay, okej. Okay. O Jezus, ja całkiem z gry wyszedłem. Okej. Tyk. Dobra, jestem w menu. Teraz się to muszę włączyć. Kurdeśmy, oni nie wiem, oni tak zawsze tak szybko atakują. Może tam rzeczywiście był jakiś poziom. Masakra. No. Od razu wbili, chujna, wszystko rozpuścili. Dobra. Załóż grę. Liczne, tylko znajomy i twórz. Dobra, chyba możesz już wbijać. To zrobimy wtedy planszę trzyosobową. Dobra, wbijam. Borys bez nadziei. Mapa. Dołącz. Mapa. Tak patrzę, jaka mapa. To jest dość fajna. Półwysep. No dobra. Mura. Ten półwysep i to by on był sam, nie? Wtedy ten gościu. Aha. No ten półwysep wygląda spoko. No dobrze, żebyśmy byli w zespole. Tylko musisz sobie wybrać jaki kolor chyba coś, nie? Czy jak to wygląda? Wiesz co, nie widzę, że... Niebieski. No niech będzie ten niebieski, teraz? W sumie mi to nie przeszkadza. Mogę, mogę, niebieski już wybrałem, to mi tam nie przeszkadza. No dobrze, tak. Ale... Ciepłowości. Tak. Czekaj chwilę. Coś tu mi... Nie ogarniam teraz. Beblum na niebieski. Pyk, pyk. Aha. Dobra. Okej, okay, chyba tak. Tylko niebieski. Ja jestem w tym miejscu, tak? Może zmieniać jeszcze jakieś miejsca? Nie, nie, tak, tak, zmienię, zmienię właśnie. My jesteśmy niebieski, dobra, to tak będzie w takim razie. On okay. Będzie tam. Zgadza się wszystko, nie? Mhm, wydaje mi się, że tak. Zaawansowane opcje. No może poziom trudności będziesz miał do wyboru. Właśnie nie wiem, czekaj, handel. A jest, jest, faktycznie. Tutaj. Spokojnie. Autozapis, losowe wydarzenia. Mocne mury, podwójna wytrzymałość. No nie, w sumie dobrze jest wszystko, nie? Tak mi się wydaje. Nie ma, tutaj czekaj. Zasoby. U góry masz coś typu brak przewagi, nie, znaczy przewagę, no przewaga właśnie. Przewaga człowieka, przewaga komputera. Ale to jest chyba tylko na stałe. Zrobimy lekką przewagę człowieka wtedy. No dobra, dobra, nie ma problemu. No i tak trzeba chyba jechać, bo jeśli nic inaczej, nie wiem. Spróbujemy, bo najwyżej znowu przegramy. A to przynajmniej tylko z jednej strony będzie mógł nas zaatakować, nie? No, od razu go tam obmurujemy, nie? No. Nie ma przejścia. Kogo to jest ta wioska, ty? Mogę zabrać, nie? To jest moje, świadczenie. Na jakich to jest zasadach z tymi wioskami? Nie wiem, czy to jest moja? Znaczy nasza? No oni nas nie będą na pewno atakować. Jakie ono małe przejście tu? Nie no, tu go oburujemy. Normalnie. No i dobrze, bo tak. A ja te wioski mogę zaatakować, mogę je po prostu zniszczyć. Ale przecież tutaj nie ma żadnego króla ani nic, co ja mam niszczyć. Jaki sens niszczenia, nie? Zwykłych wieśniaków. No, no chyba, że ktoś ma jakąś rządzę taką fantazję, że chce po prostu kuźwa przejmować wszystko, no to może wtedy. Dobra, drewno. Ale ja nie chcę się rzucać na nich, bo jeszcze mnie zabiją. Drewna nie mam. Aha, tu też mogę budować. Kuźwa, ja nie mam w ogóle złoża kamieni żadnego tutaj. Ja pierniczę. I pewnie potem mam zabić wieśniaków, żeby zdobyć ten złoża kamieni. O, ostro. Spichlerz. Dobra, żywność. Świnie.
sumie na razie tyle może tutaj być. A, bo to jest jak weźmiesz sobie na przykład innego tego twojego bohatera, to też masz na przykład inne wieże dostępne i takie wprawy. Aha, na takiej zasadzie. Aha. Kamień jest? No tak, bliziutko. Dobra, czyli nasz rywal znajduje się o tutaj. Ty już też tam sporo ogarnąłeś tego, nawet widzę. Ile ty już w to grasz w ogóle? Tak szczerze, to dzisiaj dopiero tą grę włączyłem drugi czy trzeci raz. Aha, no to nieźle. Świątów wodą nie powinien przechodzić, kuźle, bo mu zabraniam. Nie, wodą to jest za głęboka woda, na pewno. Tędy na pewno nie przejdzie. Ja sobie kupię klapy. Klutek się obmuruje i tyle. Ja się bronią psy. Nie przejdzie. Jakąś wieżyczkę, ale to później. Zbrojownie nie ma sensu, bo w sumie nie mam na razie tego. Studnia, no woda. Woda jest... No ja lubię wodę. Apteka. Atakują wojska sułtanki. No jak atakują? Nikt mnie nie atakuje. No co wy? Co oni mi gadają? Ja tu trwali trzeba masę. Ja tu mam psy obronne, to nic mi nie zrobię. Właśnie, ja trzy chatki na razie wybudowałem, tam na razie cykają nawet to drewno, tylko tak z kamieniami będzie później lipa, bo nie mam tutaj nigdzie. Nie masz tutaj, po lewej stronie. Ale ja nie mogę tu budować na tym miejscu. Jak nie? No klikam, a tutaj faktycznie jedno takie... Kamieniołom musi być postawiony na złożu kamieni. O, ktoś idzie. Mamy za mało drewna. No, a tak. Nie można tu tego zbudować. Nie można tu tego zbudować, no ale czemu później? Aha, bo oni to sobie przejmują, te wioski można poprzejmować. Wiadomość od sułtanki. No jakąś wiadomość dostaliśmy, no. Jestem atakowany. O kuźwa. Zabili mi psy. No dobra, no nie mieli tutaj za wiele raczej do powiedzenia, przynajmniej na razie. Och, to na takiej zasadzie działa. Jesteśmy atakowani. Ja sobie mogę teraz tutaj wejść? Wyzwoliłeś jakąś ziemię? Weź te wszystkie małe wioski poprzejmuj, to wtedy będzie twoje terytorium, jak tam wejdziesz. Aha. Bo na przykład te terytorium tutaj przejął i... Zebrzeć szyki! Chociaż nie, ja ich teraz rozwaliłem, to może teraz ja je przejmę. Z powrotem. O. Zebrzeć szyki! Dobra, idę do pierwszej wioski, zobaczymy co to będzie. No, i te wszystkie wioski trzeba poprzejmować, bo wtedy to będzie twoje, nie? Czyli symulator prezydenta. No i gitara. O, idzie z lewej strony na atak. No mogę ich zabić tych ludzi, tylko po co zabijać biednych ludzi? Dobra, no oni się zajdą. Opcja przejmij, normalnie. Nie, no po prostu kliknij na ich, na ten zamek ich cały. Aha, faktycznie, jest ten przejmowanie. No dobra. Już mamy, wezmę jeszcze jedną wioskę tam. Natychmiast. Nie jestem pazerny, dwie na razie wystarczy. Najemnicy. Mogę podnieść podatki? Możesz. Fajnie. Jesteś drugim w kolejności najwspanialszym. Uważaj, żeby tam cię atakują z dołu. Okej, dzięki. Kuźwa, gdzie oni ci moi polezli? Mogę jakąś wieżyczkę zbudować. Teraz coś właśnie ogarnę. Też, bo ciężko będzie. Nie, to czy nie? Okay. Tu mogę, ale tam już nie. Nie wiem, że oni go nie rozwalą, ty. Ja cię.
Ja to ja dam razie, czego zaraz. Kuźwa, ja nawet nie mam czym tam podejść. Tak jest! To jest niemożliwe, żeby poziom kuźwa dwóch na jednego i tak, żebyśmy przegrywali. To jest niemożliwe. Atakować bez nie wiem, co z tym poziomem. Może bym musiał poczytać na internecie, jak to wygląda. Dobre, dobre. Dobra, wreszcie mogę te kamieniołomy chyba budować już. Wszystko moje. Wrogowie są pod donżonem. Wszyscy z biurka przy władcy jest atakowany. Władca jest atakowany? Czemu? Nowe zadanie. Trzymać szyję. Kuźwa, ale ciule mają taki naprawdę zasięg niezły. Wkurza mnie już ta wiadomość od nich. Ludzie nie będą już cierpieć. No ty będziesz cierpieć. Zabiję cię. Tylko jeszcze nie wiem czym. Z katapultami idą ty. Nie, dobre. I to na mnie akurat. Panie? Ja tu też mam katapultę. Do dyspozycji. Szukamy zasięgu. No strzelaj w tego, szybko. No ciachaj, bo on szybko przejdzie. Szukamy zasięgu. Szukamy zasięgu. Nasze łuki zaśpiewają. Dobra, zabiłem to coś. Niewolnik. No niewolnicy to nie są potrzebni. Asasyni. Ciekawe, czy są dobrzy. Kupię jednego derwisza, dwóch asasynów. To wszystko na próbę. Zieloni tu są. A to ty! Dobra. Jest jakieś wsparcie przynajmniej. Może przeżyję. Znowu jesteśmy atakowani. Kurde. Tutaj o to będzie taka walka. Nie ma. Kiedy będziecie się zabijać? My siebie? Kiedy? Nie planujemy takiej rozgrywki. Przynajmniej na razie. Przynajmniej w ogóle. Okej. Okay. Ale przy tej grze będzie dużo zabawy. Kuźwa, ta moja katapulta cały czas napieprza w jedno miejsce. Niech przestanie już. Inżynierowie na rozkaz. A nie pomyślałem, mogłem w jedno miejsce takie strzelać, gdzie jak będą przechodzić, to będzie w nich napieprzać. Nie pomyślałem. No trudno. Ustaj. Na twe rozkazy, panie. Strzelać. No zabijać to coś. Atakują wojska sułtana. Dobrze, że to ten, przynajmniej ta katapulta moja jak strzela, to nie zabija moich. To jest dobre, nie? No. Jeśli tak każesz. Jeśli tak każesz. Do przewiezienia kamienia do składu niezbędny jest postój wołu. Trzeba dużo tych najemników i na te mury powysyłać, bo... No właśnie, właśnie, te cholerne mury. Kurde, żeby ich się tu dało zamurować jakoś, ale nie idzie. Postój mułów. Nie możesz tego zrobić, panie. Przy każdej kopalni lub kamieniołowu możesz umieścić nie więcej jak 4 postoje wołów. No dobrze, tylko ja ten. Wiadomość od sułtanki. Kuźwa, znowu ta suka pisze. To dla nas dotkliwy cios. Nie można tu tego zbudować. Dobra, jeszcze jakieś drewno by się przydało, tak 40 drewna to trochę mało. Tego w sumie im więcej, tym lepiej, tak jak mówiłeś. Dobra, to armię tych łuczników zbiorę i dopiero później. Tu wiesz co wychodzi? Że ten teren z kamieni, co mam na dole tutaj, koło mnie, należy do niej. Czyli w sumie powinienem... To rozwalić. No właśnie, powinienem móc to rozwalić. Karczma, co my tutaj jeszcze mamy? Dobra, płatnerza trzeba. Kurde, znaczy... Dobra, płatnerz wybudowany. Teraz coś od broni, nie wiem, niech będą te grotnicy, pikiniery najwyżej. Czyli teraz można w sumie koszary już wybudować. Co się stało? Coś rozłączyło? Jesteś?
Co? To się rozłączyło chyba, czy to? Jesteś drugim w kolejności najwspanialszym władcą. O, coś mi przycięło. A to u mnie było jakieś tam. Aha. Problemy z netem chwilowe. Dobra, już jest dobrze. Czarnuchy tu mi idą, ty. Come on. No nie, chcę mi to porozwalać, co? Bardzo. Czyli tu trzeba napieprzać tych chat. Też w sumie sporo. Szałasy. Ej, 8 jest najwięcej, czy są jakieś miejsca, gdzie jest więcej osób? Może być? 8 najwięcej jest, no. 8 najwięcej, aha, okej. Okay. No i moje Murzyn Town robi się już naprawdę fajne. Co mi to teraz da na mury wchodzić? Śmieszni jesteście. Ale kontrolujesz tam jeszcze jakąś sytuację, czy pomoc potrzebujesz? Tak, tylko chociaż... Sobie, ale dam radę, spokojnie. Żołnierzy mi cały czas brakuje, nie wiem czemu. Na czas się powoli tutaj obmurować jakoś. W sumie jakbyś ty tak właśnie przejechał mur po prostej i ja przejechał mur od siebie tutaj po prostej, to w sumie byśmy w końcu zamknęli się od niego. No, może. Przynajmniej tak mi się wydaje. Dobra, rozpieprzyłem. A, tu jest ostrza w dłoń, chłopcy! No, ty oni mi tych wszystkich łuczników tu wybili. Pikinierzy! O, kuźwa. Ostro. Dobra, budujemy. Średnia wieża, tak? Nie, to miały być mury, nie wieża, to ja już wieżę chcę budować. Znaczy wieżę w sumie też się przydało. Mhm. Zaraz jakiś mur chiński pierdolny i będzie dobrze. Trzeba jeszcze schody dać na mur. Teraz wejdź. Czemu nie mogą oni wejść? Nie mam już prawie jedzenia, panie. Zagłodzę ich. Przepraszam, moje biedne istoty. Już wam kupię jedzenie. Czekaj, no ale jak tutaj da się wysyłać te jedzenie? Bo bym ci wysłał, bo mam dużo. Witam cię, zupa grochowa, witam. No właśnie. Jak a ty ile masz jedzenia? Ja mam okrągłe zero. No ja mam 160, czekaj, może tak? Skład spichlarz. Przecież muszę chyba kupić w takim razie. Czekaj. No, 50 jałek. Kurwa, ale oni żrą to na okrągło. Ty. To zmniejsz im, żeby tak dużo nie jedli. Gdzie to się robi? U góry po prawej stronie jest racja. Ja mam na przykład podwójne racje. Właśnie na przykład masz większe, jak i dajesz więcej jedzenia, to też możesz i podatku większy zażądać, nie? No to kuźwa będzie mi tylko podatki tu płacić. Kuźwa. W skarbcu jest teraz bardzo spokojnie, panie. Dobra, to zacznę robić zbrojownię. Byłoby dobrze mieć w tej okolicy gospodę. Gospodę, najpierw to kuźwa ten. Jedzenia, panie. Macie dużo jedzenia. Ale... Dokładnie, wróciłem. Zupa grochowa, wróciłem. Ale to jest tylko taki stream, taki niespodziewany, nieplanowany. User joined your channel. W ogóle siemanko panowie, po wszystkich. Siemka. Cześć. Co gracie? Siema. Lecimy sobie z twierdzą. Aha, no dobra, to ja idę na CES-a. Na razie, hej. User left your channel. W ogóle była kiedyś też taka stara dobra gra, też taka właśnie ten strategia, kurwa, jak to się nazywało? A tam też było w chuj możliwości, jak to się nazywało? Zapomniałem, ale to też było dobre. Kozacy, to było dobre. Aha, to też miałem kiedyś, no. To było dobre, giereczka. Nie można tu tego zbudować. Jak nie można tego tu zbudować, kiedy ja to chcę tutaj zbudować? Co ty mi tu gadasz? Płacę to wymagam.
Mimo wszystko, że rozpieprzyłem jej te tutaj kamieniołomy na tych kamieniach, to i tak nie mogę wybudować. Bo to, ten teren należy do niej. Ale tu mam jednego kamyczka i tu mogę chociaż. Czy wiesz, na tych murach dać tylko tych łuczników i już dalej nie przejdą, nie? Można tu tego zaraz i tam ten ogarnę tych łuczników też. Kiedy FM? A nie wiem, w sumie mi się tak FM, a na razie bym coś innego tak troszeczkę zamulił, bo już tym FM-em to mi się tak trochę chce żygać w sumie. FMA możemy coś tam tego ogarnąć, ale to raczej po tym, jak kupię kompa. Ale tam Marcin pisał o Payday 2, więc w weekend na pewno Payday 2 będzie na streamie. Kusze! Naprzód! Dobra, będę tutaj nowoczesny. Mam kuszników. Z życiem! No, zrobimy sobie, jakby chlebek nam robili. Aha, nie mogę ich wpuścić na wieżę, pewnie dlatego, że nie mam schodów. Trzeba mieć schody? Trzeba mieć chyba, nie? Tak, tak, schody, tak, 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 trzeba. Teren jest zbyt nierówny, by coś na nim budować. To jest na przykład tak, że jak masz dużo kamienia, to na przykład możesz wybudować kamienia na full i wybudować sobie taki stragan, czy to jest rynek. Aha. I że na przykład jak za każdym razem będziesz miał powyżej powiedzmy 50 kamienia, to będą automatycznie sprzedawać, nie? Można sobie takie coś poustawiać. Dobre. Trochę te schody, że źle wybudował. A co ja zrobiłem? Bo nie te wierzę. Schody po prostu one nie muszą przylegać do tego, bo tam ten mur jakby się dodatkowo dobuduje. Nie wierzę, co ja to zrobiłem. Że to musisz, masz to taką gumkę po prawej stronie i to musisz te schody wyburzyć, zrobić na nowo mur i wtedy schody normalnie, nie? Aha, dobra. Kuźba, co ja zrobiłem z tym? Kiedy będzie czas, pisze fan Liverpool. No właśnie, kiedy będzie czas, bo to nie ma czasu w sumie nigdy. Bra? No pięknie, teraz wreszcie to wygląda jak naprawdę, jak twierdza. Jesteś drugim w kolejności najwspanialszym. Tego kamienia można zrobić trochę. Jestem drugim w kolejności najwspanialszym władcą. No i dobrze, nie lubię być pierwszy. Później ta presja na mnie spada. Czekaj, jak ja tutaj już nie mogę tego poprowadzić. No właśnie, tam będzie taka luka, ale trudno. Jakoś damy radę. Tak. Chyba, że tu da się jakieś takie te... Chociaż te barykady, żeby ich zatrzymało to trochę. O, dobre. Czekaj, to ja zrobię. Nie wiem, czy to coś da, ale zrobić można. Zawsze to jakaś tam osłona będzie, nie? Dobra, no, ale wreszcie rosną kamienie. Będę miał kamienie, będzie dobrze. Trzeba wieśniaków budować, żeby tam walczyli na murach. Łucznicy, ciach, jazda. I na to mury. Jest w ogóle ich są domki, trzeba to rozwalić. Co im rozwalę to zaraz. Ale kuźwa mają tych wieży tam napieprzonych, oni jakimiś torasami grają. Aha. Tak, arady. Ale taki zamek za duży nie, no, łatwo absurda. Będzie ich rozwalić. Zobaczmy, jak walczycie. Znowu jakąś tam wiadomość wysłała. A, jak nas spichlerz jest pusty, kuźwa, przecież ja już mam rację żywnościowe, wszystko wam zmniejszyłem. Jeszcze żrecie, kuźwa, co za ludzie. Dobra, coś tu wybudowałem, a nie wiem, kupię czy coś mi ser, kupię mi trochę mięsa, no to już trzeba wydać trochę tych pieniędzy na mnie. No ja bym ci wysłał, ale nie wiem jak. Zaraz trzeba to obczaić. Atakują wojska sułtanki. Zaś ta Francja atakuje. Zaraz, ja muszę zobaczyć, czy ona nie ma jakoś od dołu możliwości przejścia. Nie, bo to od razu jest woda, czyli tylko tutaj tędy. Ej, ty żeś ładnie tego poprzejmował, kuźwa. No bo to trzeba wszystkie wojski przejąć, tu jest jeszcze jedna wolna, to nie wiem jak chcesz. Aha, i tu jeszcze masz za tobą jedną, ale on tam nie przejedzie, to nie robi, czy to masz, czy nie wtedy. Chyba, że to też zależy od tego, jakie masz zasoby wtedy, nie? Na przykład jak tam masz żelazo, to wtedy możesz z tego korzystać i tak jest prawda. Tak. Łóżka zajęte, co to jest? Ludzie cię lubią, panie. Ludzie mnie lubią. No i dobrze. Ile mam tego kamienia, czy jakieś wieże wybudować może, co? A bo mówię jeszcze. Ja mam 3 stóweczki, jeśli chodzi o kamienie na razie.
Ja bym to jakąś bramę sobie tam. Jedną. A nie masz bramy? A, to zrób sobie. O ty, oni tu katapultę mają. O kuźwa. Akurat we mnie. Tu łuczników wystaw sobie na ten mur. No właśnie są, powiem ci. A tutaj ich. No, o teraz dopiero za... Kuźwa, jeszcze mi się źle klikło. To jest nowoczesna brama. Dobra. Kuszę w dłoń, psy. Aha, zabiłeś, dzięki. No nie automatycznie klepię. A mój sygnał? Niemożliwe, panie! Sprawdzić broń! Dobra, zacznijcie są na murkach. Ja tu jeszcze kilka murków położę i będzie dobrze. Dobra, jest ta tutaj brameczka kolejna. Kolejną wieżyczkę walniemy i myślę, że tutaj jakoś ta obrona będzie wyglądać. Dobra. Co my tu jeszcze możemy budować? W sumie dużo rzeczy. W sumie to wam wybuduje karczmę, będziecie mogli pić alkohol ile chcecie. Tylko trzeba będzie, będziesz musiał wtedy zrobić piwa, nie? Chmiel i plantację chmielu i browar. Cholera, nie pomyślałem. Dobra, robimy. Dobry ze mnie władca, dbam o spokój. Dobra. Kurde, no jak to przełącz? Ja może tutaj jest otwórz pamięć z przymierzeńców. Aha, dobra, tu jest, wyślij. Wiesz jak się wysyła rzeczy? Nie. Jak jest mapa. Mhm. I są takie dwa ludki jakby po prawej stronie, nie? No są. No i tam jest otwórz panel przymierzeńców i to klikasz. Aha, i tu jest wyślij. Aha. Chcesz coś? Wiesz co, zaraz zobaczę co tutaj. Nie, na razie jeszcze jakoś żyję. Mam ale full dzięki. Kamienia jak chcesz. Znaczy na razie jeszcze z kamieniem jestem jak coś, ale będę informował. Mam 1000 kamienia. O kurwa. No ładnie. Tego trzeba będzie sobie rynek zbudować, żeby ten kamień sprzedawali. Kurczak przechadza się. Czemu go nie możemy zabić? Będziemy mieli jedzenie. Co my też mamy? 150. Rynek, warsztat świecarza. Świeczki. Po co świeczki? No. Dobra, stajnie, konie. Jedyna nicę dla wrogu. Co na to mamy jeszcze? Cały czas to powtarzam, co my tu mamy jeszcze i dalej nie ogarniam jeszcze tak do końca. Pszenica i piekarnia, brzmi też spoko, będzie więcej jedzenia. Uprawy należy umieszczać na terenach trawiastych. Wiem, gdzie należy uprawy. Dobra, chmielu i browar. Aha, na piekarnię już mnie stać. Dobra. Co my tu jeszcze możemy zrobić? Na razie spokojnie, nie atakuję. No macie się tutaj tych łuczników co wysyła, ale to jest. Tyle to jak rozwalę tam. Bez problemu. Dobra, pobuduję domków troszkę. 6 osób nie opłaca się. Aha, domy są drogie. Nie, 35 nie są drogie. Aha, bo tu w zależności od ilu osób, to się podwyższa wszystko. Czyli z 8 osobami kosztuje 65 drewna. Jeszcze jakieś chatki tam tych rwali porobię. Dobra, dużo drewna chcę mieć. W ogóle muszę to ogarnąć tego, Eurotrucka jeszcze online, bo jeszcze nie grałem ani razu. No, powiem ci, że będę było pośmigać czasami. Ja właśnie pograł to, ale kuźwa zawsze mnie tak nużyło już tak samemu granie, powiem ci. No, bo na online to przynajmniej z dwóch musi być, nie? Mhm. To już przynajmniej jakoś się pogada czy coś, nie? No, bo ja Eurotrucka mam i też gram, a samemu na online to są... Ile ludzi tu on nasłał? Bali. O, no to można byłoby też pograć. No.
Tylko musicie mi powiedzieć, skąd mam pobrać to online, bo coś pobrałem tam jakiś... No wchodzisz, wpisujesz w Google Euro Truck Multi, wchodzisz na ich oficjalną stronę i przez Steama się trzeba zalogować. Mhm. I dobra. Pobierasz. Dobra, dobra. I to zrobię. Wszystko. Zrobię to później. Panie Verpulu, ty oglądasz to przez Steama? Tak, panie. I działa to jakoś? Jakoś tak normalnie? Bo ja w sumie nie mam tak za bardzo podglądu na to teraz. Działa. No to dobrze. To mnie cieszy. O, wiesz. Polecam ci, jak będziesz robił ludzi, to wekierników. Oni się wekiernicy nazywają. Wekiernicy, dobra. Tak. I tam potrzebujesz tylko samą kuźnię do tego. Wekiernik. Dobra, buduję. Kuźnia, gdzie to jest kuźnia? Też potrzebujesz, to mów, nie? To ci wyślę. Dobra, dzięki. Dam znać w razie czego. Dobra, kuźnię już mam wybudowaną. Jesteśmy atakowani. Przez kogo? Przez kogo? Nie, bo oni tutaj tylko stoją i próbują coś strzelać, ale to się nie wychodzi. Lud nie jest tobą zachwycony, panie. Jak lud nie jest mną zachwycony? No wiedziałem, że kuźwa będzie te piwo, co będą niezadowoleni. Inaczej możemy się modlić. Aha, kościoła potrzebują teraz, się tutaj buntują. Ty, strzelają we mnie. Wali. Nie mamy już prawie jedzenia, panie. No znowu żarcia nie mam. Boris, jak ty tam stoisz z jedzeniem? To siedzenie? No, jakbyś mógł. To się daje. Jesteś drugim w kolejności najwspanialszym władcą. To jest naprawdę licho. Buduję te już wszystkie pierdoły, ale żrą to jak jebani. A czemu ci nie chcą ich atakować? O, mięso, chleb dostałem, dzięki wielkie. O, znowu jakąś podcinkę miałem. Kurwa, to smutne ten dzisiaj. Dobra. Zapasy w spichlerzu się powiększają, panie. No powiększają się, bo zostaliśmy obdarowani tylko dlatego. Gospoda nie ma już piwa. Gospoda nie ma piwa, no i tyle chleją. No zwali mi wieżę, no. Kurczybyk. Pół porcji będziecie jeść już teraz, nie ma takiej opcji. Piwa też będziecie, po pół piwa dostaniecie. Nie da się po pół. Ten jest poza zasięgiem. Dobra. Jest piwo. Teraz będzie kościół. Aha, czy rozumiem, czyli świece są potrzebne do kościoła. No dobra, już nie będzie. Nie ma dość robotników do obsadzenia tego budynku. Nie ma dość robotników. Szałas. Budujemy kolejne. Jeszcze mam ten, grepcie, nie wiem, polecam wam Anno. Też dobre. No coś o tym słyszałem, ale nie wiem co to jest. Też tak w chuj opcji. I też można grać w multika. Też coś takie, wiesz, budowanie, tylko osadzanie się bardziej o ten... O wyspa, wiesz, jakieś tam bitwy statków. Aha, to już opowiem. Ale ten, jest to gra w sumie zrobiona tak bardziej pod jeszcze... Niekoniecznie pod walkę, a pod ekonomię. Aha. Ale dobre to jest. Jak mi to rozwalili wszystko? Potrzebujesz ten wsparcia? Nie no, to sobie poradzę, ale... Spichleś mi rozwalają, ty. Mamy za mało drewna. Jak mamy za mało drewna? Mamy w chuj drewna. W sumie kłamiecie. Zadowolenie plus 4 tylko dlatego, że jest dwa rodzaje jedzenia. No i dobre, no i niech się cieszą. Dobra, jeszcze jeden szałas i idziemy w jakąś tam armię. No, trzeba było powoli zacząć zbierać tę armię. W sumie już taką obronę nawet mamy dobrą. Dobra, wiekiernik, sztuk 4. Jeszcze tych łuczników muszę. Podatki. Gdzie są podatki? Podnosimy. Nie ma żeby. Normalne podatki. Plus 10 zadowolenia. No to jeszcze raz podnosimy.
No nie, 15 niezadowolenia to jest może źle. Normalną porcję jedzenia dostaniecie, okej. Okay. Podatki troszkę zwiększone, ale i tak są szczęśliwi. Jak ja lubię taki nawyk. A SimCity masz? Czy coś tego typu? Co? SimCity masz? SimCity też mam, no. Ja w sumie też mam, też można byłoby pograć w sumie. O, gdzieś. Ja lubię takie gierki, takie co musisz trochę pomyśleć zanim coś zrobisz. Ja też lubię takie gierki, tylko nie lubię sam w to grać, powiem ci. Aha. No bo w SimCity też bym mógł sobie z chęcią pograć, wiesz? Tylko to przez Ordina, nie? No. Też tam musimy się zgadać kiedyś. Tylko to też, jak, jeśli chodzi o SimCity, to jak już kupię kompa nowego, bo nie chcę tej siostrze już tak wszystko instalować. Czyli w piątek. I to mam też kupione, nie wiem czy ty masz, bo nie sprawdzałem w sumie twoich gier, to City Skyline, tak? Jakoś tak się to nazywa. Tego nie mam. Mega, nie mega mam. Giereczka. City Skylines, no. Mega giereczka, jest 100 razy lepsza. Ale lepsza niż SimCity? Pło, 100 razy lepsza. Ja ci powiem tak szczerze, że SimCity to troszeczkę jestem rozczarowany tą giereczką, spodziewałem się jakiegoś takiego większego. Aha. Natomiast to City Skylines jest średnim. Bo nigdy nie grałem, ci powiem. Nie no, jest naprawdę bomba. Jest dużo fajnie rozbudowane, naprawdę. Opcji, możliwości, mnóstwo. Super jest, po prostu super, polecam. Tylko, że droga, nie? To jest taki minus. No, no. Ona tam chyba, nie wiem ile teraz kosztuje, ja ją chyba za 4 dychy kupowałem, czy za 3, coś takiego. Kuźwa, jak nie macie znowu jedzenia? Prawie. Ja też nie mam, nie wiem o co chodzi. Cholera. Trzeba będzie trochę więcej wybudować tutaj tego. Te jabłoni mi się tutaj nie mieszczą na tych polach. Albo walnąć jeszcze nie chmiel, tylko. To jest. O pszenicę i zrobić chleb. Aha, ja mam pszenicę, mam ten, mam piekarnię, a przecież kuźwa młynu nie jednąłem. No. O chuj, ja. Znowu tam tutaj wiadomość nam wysyła. Dobra, jeszcze drugi młyn. No dawaj szybko to drewno, bo tak kuźwa. Jesteśmy atakowani. Gdzie jesteśmy atakowani? Tutaj, nudzą. Dobra, to full łuczników robię. To nie ma zbroi, czemu ma zbroi? Jakiś problem? Jakiś problem? Nie. Jesteś drugim w kolejności najwspanialszym władcą. Lepiej jak masz ten cały rynek, sobie na przykład ustawić jabłka albo coś takiego, żeby na przykład zawsze było minimalnie w spichlerzu 20 albo 15, nie? Że jakby nawet zabrakło, to on ci automatycznie kupi. Aha, dobre. Zaraz pozbieram na rynek. Bo na razie to tak z Polsą. Chcesz kasę? Ja ci mogę sobie, bo mam strasznie dużo. No potrzebuję 300, jakbyś miał. Niecałe, nawet 250. O ile masz tyle? Mam. No to też im te podatki podniosłem, ale jeszcze tak lipa. Dobra, ja nie rozumiem jak ci. Jak oni tak znikają ci cali asasyni, czy kto to tam jest. Nie ogarniam jeszcze też tego tak za bardzo. Tych jednostek w ogóle, czemu one się tak naprawdę odróżniają. Dobra, powstaje rynek. Czyli jabłka, żeby było przynajmniej 15, tak? Ile mąki tu jest? Jest pusty, panie. A zrobić. Z drewnem się coś obijają. No u mnie też troszeczkę z tym drewnem taka lipa. W ogóle mój, gdzie jest ten mój cały szaryf? Wraca z powrotem. Wiesz, jest jeszcze jakaś opcja z szeryfem? No cieszę ci, no chodziło mi o króla. Znaczy no ja wiem, że chodzi o króla, nie tylko chodzi mi o to, czy jest jakaś opcja, że można z nim coś tam jeszcze robić. Nie wiem nawet. Gdzie jest mój szeryf? To jest ten cały targ. Kurde, nie wiem co mam z tym jedzeniem.
więcej może tego wybuduję. Nie mam drzewa znowu. Chcesz drzewo? No jak masz? Mam, mam. Już ci wysyłam. Wyślij. To ci powiem, że ten gościu się nie rozbudowuje wcale tak dużo. Jakoś tak przestał, nie? To go będzie łatwo rozwalić. No cześć, tata. Go będzie łatwo rozwalić. Bez problemu. Jest trzy katapulty i przez mur się przedrzesz bez żadnego ale. No tylko te mury, nie? Znaczy te wieżyczki. No. No powiem ci, że ta mapa fajna taka w miarę, nie? Idzie ogarnąć. Do ogarnięcia. Do ogarnięcia idealna na sam początek. No, już trzeba nauczyć grać, nie? Zwłaszcza ja. Nie no, to się też dopiero dużo w to jeszcze nie gram. Trzeba żelaza. Dobra, miecznika też tutaj coś. No właśnie, oni nie mają żelaza. Nie mamy gdzieś jakieś złoże żelaza, czy nie? Ile potrzebujesz? Nie, żelaza, wiadomość wiesz? Ale chyba nie mamy. Będę musiał kupować żelazo. Ja mam żelazo. No nie, ja sobie kupię spokojnie. Bo tak jak będę potrzebował cały czas, bo miecze przecież muszę produkować, nie? Dobra, to tak na razie ci 5 dych wyślę. O, dzięki. A tak to mi tutaj robią te wieśniaki, to żelazo, tak powoli, ale robią. Aha, bo ty żelazo masz tutaj gdzieś, tak? Tak, tak, mam jedno złoże z tej, wioski. Bo tutaj też jest po prawej stronie, nie wiem jak, czy to byś, jakbyś to przejął, czy ty też wtedy to możesz budować pewnie. Tak, znaczy właśnie powiem ci, że nie mogę budować, to jest ten problem. No to bo na, to jest teren do tej wioski. Nie, tych tutaj... Bo tu jeszcze jest nieprzejęta, ona jest jeszcze neutralna, ta biała wioska po prawej stronie. Aha, to wyżej w góry, faktycznie jest jeszcze jedna. No bo tam jeszcze są ile? 3 wioski do przejęcia. Dobra, ja coś tam wyślę już teraz w tym razie. Coś tam wieśniaków. Nasze łuki zaśpiewają! Nasze łuki jest tak. Broi jeszcze muszę. Jazda na mury! Dobra, przejmę jakąś tam deseczkę znowu. Ale kamienie mam teraz w cholerę. U mnie kamień cały czas na sali idzie, na sprzedaż. No właśnie, 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 w sumie można to zrobić też. W razie forsa leciała. Nie mam jedzenia. Lepiej zawsze mieć pieniądze, bo zawsze coś kupić czy coś. Sprzedawanie, po ile? No po 25 sprzedawajcie. Łucznicy tu. Masakra. No. Ten mur może sobie powiększę. Dobra, wioskę mi przejęli. Ile masz tych wiosek przejętych? Jesteśmy ja dużo nie mam, tylko te dwie chyba, co obok mnie były. Ja sobie jeszcze jedną na samej górze i tam jedna jest jeszcze wolna w razie czego. Jak chcesz, to sobie wszystkie poprzejmę, bo mi to nie jest potrzebne. Dobra, czyli to ja... chodzi o to, żebyś po prostu mógł mieć złoża chyba, nie? Ale nie jestem do końca też pewien. W sumie ten z góry jest bez sensu, bo tu i tak nic nie będę mieć. I ten w sumie też praktycznie nic nie ma. To w sumie te dwie z wioski u góry są takie bezużyteczne. Dobra, podatki mam teraz mniejsze. Ja podatki mam wysokie, ale mają dużo piwa, nie? No właśnie, właśnie, piwo, ja już przestałem robić. Piwo i też można na przykład iść później w świecę i im kościół wybudować. Mam, wybudowałem kościół już. A masz świecę? Mam jedną, tą całą, tą, jak to się tam zwie. Ja sobie chyba wybuduję dwie i zrobię meczet. No tak, bo ty masz meczet, bo ty grasz tymi trukami. Aha. A. Dobra, i najpierw świecę robię. Mam jeszcze srowarnia. Co tam było potrzebne do srowarni? Chyba nic. Nie ma nic. Dobra, tam chmiel jeszcze pouprawiamy troszeczkę. Oni tu nie mają szans, oni jakichś śmiesznych kuczników wysyłają na nas co chwilę, ale... Nie, w sumie tylko przed murami już padają. To jest dobre, z której strony... O kuźwa, ale ten ładny tam
A ty może masz tych ludzi. W ogóle w tą armię masz jakąś konkretną. Ile tu masz mieszkańców? 62 tu mam u góry napisane. Ja mam 60, ale w sumie u ciebie to tak wygląda jak naprawdę kozacko. No, trzeba zrobić, żeby te ciule tu nieśli, bo kurde. Później będę. Racja jest po naszej stronie. Mongonela? Bawię się jeszcze w kuszników, tylko tak. Żeby był kusznik, to potrzebuję kusz. Skoro potrzebuję kusz, no to trzeba wybudować. Szyftarza, tak się to nazywa, szyftarz. Dobra, ty wybudowałem. No już jakoś się uspokoiło przynajmniej to jedzenie, tak poziom 20 do 25. Nie jest tak źle. Płaczą, że piwa nie mają. Zaraz wam to piwo będę robił. Kurde, akurat jestem poza zasięgiem, stojąc sobie wybudowałem te całe katapulty. No i tu przeszli. Nie może. No i wybiją zaraz, spokojnie. Ciekawe, czy przeciwnik z czasem robi się tu na przykład coraz silniejszy, skoro czeka zbyt długo na gracza, czy jak tutaj? Znaczy się, ten tak mi wygląda, że był silny, ale tylko te wojska wysyła, nie? W kampanii zazwyczaj tak jest, że oni coraz jakby trudniejsze ataki były, nie? Żeby odeprzeć. Rozumiem. Swego czasu świetnie się bawiłem przy strategii takiej jak ten Władca Pierścieni, ta bitwa śródziemia, to też było mega zajebiste. Dwie części tego były, obie były świetne. Jak mi to rozwalili? Aha, tu dni nawet lecą, kuźwa. Dzień 44. Co ja to mogę? Aha, to jest menu. Liczba dostępnych chłopów 15. No i dobrze. Ludzie cię lubią, panie. Ludzie cię lubią, panie. Tą grę lubię za to, że ona mnie fajnie wita, jak ją zobaczę. Witaj mu, panie. To jest piękne. Nie ma ludzi, co? Czy ja? No, mnie też jest właśnie problem teraz z tymi ludźmi. Kurde, mam 29 zbroi, 29 kuszy, a nie mogę kuszników robić. Nie można tu tego zbudować. Czemu nie możesz? No bo właśnie mówię, chyba ludzi nie ma. Teraz mogę 8. Mamy za mało drewna. Dobra. Ja mogę 30 do najpierw zrobić. Jesteśmy atakowani. Nie wiem, jak jesteśmy atakowani, to jest tradycyjnie jesteśmy atakowani, a nic nie czujemy, co nas smyrają. Czyli mówisz, że wekiernicy są dobrzy, tak? Tak, oni strasznie szybko się przemieszczają, wiesz? Ocieramy ich, plus kuszników, oparłem się na kuszników. Kuszników też, no ale kusznicy są bardzo dobrzy w grupie. Ich tu jedne zaraz 10. Kościół. Błogosławi wieśniaków. Dobre, błogosławi wieśniaków, jak to pięknie brzmi. Ten budynek obecnie funkcjonuje, panie. Dobrze, wszystko funkcjonuje. Nie mam tych na razie kuszyn, jak tam robią. Gdzieś się to sprawdzało, jak ten status tych broni, to wszystko chyba. To musisz w koszary zbrojownie kliknąć. Aha, ale jest też u góry, można sobie zobaczyć teraz. No, no tak. Tak niechcący w sumie odkrywam. Jedzonko można sobie włączyć, wszystko można włączyć i wszystko włączy. Teraz ładne podwody. Dzięki temu widzę, że piwa schodzą naprawdę nieźle. Właśnie muszę zrobić więcej tych, co piwa robią, bo coś się obijają, więcej browarów. Kamieni w cholerę.
Co my tu możemy jeszcze tutaj pocisnąć? Chmiel mam w cholerę, tylko browaru mam. 500 chleba mam, chcesz trochę? Możesz wysłać, bo ja mam tylko 10 owoców i to wszystko. 500 chleba. Nieźle. Ja nam teraz te muły porobiłem wokół tego wszystkiego, dzięki wielkie. O, teraz kośnicy strzelają, nareszcie. W sumie u mnie by tak ładnie wyglądało, jakby po środku jeszcze była jakaś wielka wieża. O. I to byłoby dobre. I to mi się podoba. Nie mogę tych kośników robić. Wow, przejebane. To powoli robię armię, żeby go tam później ciulnąć. Jesteś drugim w kolejności najwspanialszym władcą. Rozumiem, czemu połowa strzela, a połowa tylko stoi i się patrzy. Nie marnują wiesz, amunicji. Szkoda bełtów. Nie wiem, czy takich rzeczy mam w cholerę, tylko mam jedną kuszę. No nie wytrzymam. Dobra, tych kuszników jeszcze troszeczkę tych warsztatów pobuduję. Jak tam ciorają. 24 wieśniaków. Chuj. Niech on na tym targu sprzedaje więcej tych kamieni. To? Aha. Nie, jest taki suwak jakby po prawej stronie, widzisz go? Widzę. Wiesz co ja zrobiłem? Skupowałem po 20. Aha. Żeby sprzedawać. Ja już wiem skąd tyle tego uda się tu wzięło. Owoce mogą kupować w sumie, bo to ten... Bez pszenicę? Coś? To chleba mam 25 robienia? Sztuk tylko, więc w sumie jak Cię, masz tego cholerę, to możesz wysłać. No mam full tego. Tylko da się coś tak... Aha, dobra, tutaj. Dzięki wielkie. Nie możesz tego zrobić, panie. Czemu nie mogę tego zrobić? Ja mogę wszystko zrobić. No dobra, ja tak nie mogę wszystko zrobić. Szkoda. Dobra, sery no. Powinny się robić powoli. Nie się wiąza do spichlerza. Aha, to chlewnie. Czeka na cielaki. A, okej. Okay. W sumie strasznie mi się podoba ten niebieski i ten zielony kolor na tej mapie. To jak to kiedyś ogarniemy, to możemy walczyć online przeciwko graczom normalnym. Ale to... się tak? No podejrzewam, że tak, na pewno, musi się dać. To się da. Na tym widziałem. Też mi się właśnie tak wydaje, że się da. Tylko bym najpierw bym tak wolał ogarnąć. Proszę? Deska się da. No asasyni coś tu próbują, ale coś się prawie będzie. Wszystko się da. Niestety jutro muszę iść do roboty. No nie da się nic. Dobra, co mnie tu jeszcze... Dobra, w sumie ta religia na razie mnie nie interesuje. Znowu idę coś właśnie co tam na ciebie. Ja pierniczę, jaka armia. U ciebie. Niestety trzeba się jakoś bronić. Ktoś jakoś te punkty zbioru stawiał, aha, tak. Dobra. Da? Kościół, gdzie był ten? Dążał. Bronię też można kupować, nie? Tak, można. Można wszystko kupować, wszystko sprzedawać. Bez problemu. Kupiłem tam parę... Ja mam mąki. Ja mam 19 tylko. 609 chleba. A ja mam 96 chleba, wysłałeś mi 200, panie wszystko zjedli. Ja pierniczę, że oni nie będą mieli siły walczyć. Dobra, kuszników 24, robimy. Brakuje rekrutów, panie.
Brakuje rekrutów, panie. No i dobrze. No. O, 300 chleba, 200 drewna. Jakie prezenty, dzięki. Beku, tyle tego, a hajsu też mam 1000 tego. To... Tylko czego mi brakuje, to ludzi, żeby wyrekrutować resztę tych ludzi, żeby zaatakować go. No właśnie, teraz wstawię full domków i będę już powoli ich rekrutował. Ja to samo, co tylko jakieś ten drzewo mam, to zaraz na dom przerabiam. Już nawet po 4 buduję. No, a teraz pójdę już w tango. 8. Nie można tu tego zbudować. No mam taką fajną, teraz zrobiłem dom po domu, to jest takie, nazwę to patologiczne osiedle. Wszyscy rekrutowani do armii. Dobra, no i znowu można 60 wybudować. Żelaza w sumie dużo mam. Drewno też jest. To templary już się teraz zaczęły, nie? Nasze losy są złączone. Ruszać! Jakoś już no? Armia u mnie też robi powoli. Bekiarnicy są szybcy, ale jeśli chodzi o takich mocnych ludzi, to polecam ci tych całych templariuszy albo zbrojnych, nie? Templariuszy właśnie teraz chyba pierwszych 3 czy 4 kupiłem, więc... A jak chcesz ich na koniu zrobić, żeby szybciej, to właśnie musisz jeszcze mieć stajnie. Właśnie chcę to zrobić, mam stajnie, tylko jak teraz ich na koniu zrobić. Bacz! To jest tak fajne, naprawdę. Formować kolumnę! Złota! To jest... Okej... Okay. Wygląda to już powoli i bardzo ładnie. Miel mamy? Mamy. To trzeba więcej browarów. No jak miel mam w cholerę w sumie, tylko browary tak słabo robią. Też mam. No to w sumie pójdźmy taką logicznym rozmowaniem, czyli budujemy browary w takim razie. Skoro chmiel jest w cholerę. Panie, gdzieś tu na końcu zrobimy. Przeszkadzało. Chociaż widzę, że teraz na razie w tej grze to tak jebę te budynki jeden po drugiego, a normalnie to ja lubię taką, wiesz, symetrię. Wszystko tak koło siebie, wszystko powinno mieć swoje miejsce. Mm-hmm. Właśnie, jak lubisz takie gry, polecam ci Prison Architecta. Nie wiem, co to jest. Gra, w którym budujesz więzienie i zarządzasz, ale też mega, mega zajebiste. Aha. Ja to tam nawet mam na swoim YouTubie, więc jak tak kiedyś chciał zobaczyć, to ja możesz wejść. No, to wejdę. Albo nawet mogę z tego w sumie streama zrobić też, nie ma problemu. Bo chciałem od nowa zacząć grać, więc... W sumie już dawno nie było wiadomości od tej suki. W ogóle co ja tak dziś... coś tam. Co ja tak w ogóle dzisiaj krnę, sorry w ogóle. Jesteś drugim w kolejności najwspanialszym. No już ja słyszę kuźba od początku gry, że jestem drugi najwspanialszy. Jak to tam w ogóle Borys pierwszy? Coś mi się tu zbugowało z tymi koniami. Ja nie mogę ich posyłać na razie na koni. Nie wiem właśnie o co kaman. Zobacz jak ona ich karmi normalnie. 1, ten. 1/4 racji żywnościowej. A co, nie ma siedzenia? Ona nie ma. Ta sutanka. To dlatego tak rzadko tam jej o, idzie. Teraz już pół daje. Dwie sztuki złota. Nie no, to nie ma co czekać, tylko trzeba ją... Nie, ale idziemy ją pojechać już w tym co mamy, bo to... Tylko jakieś czeka, jeszcze katapulty jakieś. No właśnie, gdzie to się katapulty robi, to coś potrzeba. Czekaj, jeśli... Nie, ja zrobię, tutaj jest warsztat obrężnica, potrzebuję monet, to czekaj, to posprzedaję. Znaczy... Atakują wojska sułtanki! Niech atakują.
No. No to mam. Wybuduję jeszcze aptekę, tak tylko żeby była, żeby się cieszył. Jak ja bo tu jeszcze atakuję, to nie można tak, jak tak trochę słabo trafić na atak, jak ty chcesz atakować. Co mamy tutaj jeszcze? Też by się przydało jakieś zrobić na koniach łuczników, albo zwykłych łuczników chociaż. Właśnie mam tą stajnię, tylko nie mogę ich tam w ogóle na tych koniach usadzić. Znaczy nie, najemników po prostu na koniach kupić. Łuczników. W sumie forsy mam. A jakich można na koniach kupić? Aha, jest tutaj. Dobra, dobra, już widzę. Łucznik konny. Ile to ja te zbroje posprzedaję? Tyle zrobiłem, no. Jest to targ. Ty, na tarasie się ustawili, będą strzelać? To nie wyparował z tymi koniami. Dobry. Jeb. Yeah. Nie wiem, czemu moi w ogóle nie strzelają. Jaką mam armię tu, ile tu ich jest? Dobra, wycofajmy się, bo tak w sumie szkoda stracić wszystkich. Czekaj, jak tu zaraz. Kurde, nie dosięgnę. Albo podjadę pod swoją bramę, może wtedy wszyscy ten tutaj podejdą bliżej. Czy ja mogę przyjść pod swoją bramę? Nie, ja to nie robię. Ktoś to jak nawet nie podaje, no tam ciunim. Te konie są spoko, tylko szybko padają. Pobudowałbym czegoś jeszcze, czegoś dużo. Niewolników, no nie są mi potrzebni. Kogo by tu wziąłeś? To wziąłeś? Co wziąłeś? Ja się tak patrzę, kogo by tu wziąłeś. Budujemy te armię. Zaraz domy znowu zacznę salić. Tylko pytanie, czemu ja nie mogę warsztatu dojść do czego walnąć? Gdzie on jest? Czego nie widzę, czy po prostu moje jednostki nie jest w, na tym budynki wojskowe, ten taki miecz i tu jest taki, tak jakby stragan. Aha, no kurwa, a wygląda jak cyrk. No. W sumie nie skrabiłem się nigdy. O kurde, ale hajsu brakuje. Dobra, podatki idą w górę. Ludzie cię lubią, panie. Ja mam podatki na 3, wysokie podatki, ale za to dużo żarcia dostaję. 3 i browara. Dobra, ja daję na 4. Nie, na 4 się nie opłaca, bo 5 niezadowolenia, dobra. Na 3 też dam na razie. Czemu moje kusznice oni wychodzą sobie? Ja tego nie rozumiem. Dobra, płaczę na tych podatkach. Dobra. Jezu, jaką armię masz, kuźwa, ile ty tego tam masz? To, czego? Do tego wszystkiego. A, co my tu jeszcze możemy? Kuźwa, no nie będę knechtów budował. Wiem, że mogę ich 24, ale... Dobra, budujemy cyrk. Jakieś katapulty tylko. Najzwyklejsze. Też nie mam na razie kasy. Nie mam za sprawę, za dupę. Palący wóz, potencja, co tu? Trebeusze. O, pa, 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 jak i tam. Nie no, kupimy od razu trebeusze. To to są ci asesyni, nie? Tak, ale to już znali. Dobre, dobre. Ładnie to idzie powoli. Zaczyna mnie ta gra wciągać, wiesz? O, jak ruszę na niego. Yeah. Czekam na to. Ja pewnie będę miał zwiasa jakiegoś, jak to cała armia pójdzie. Dobra, coś tu mam. No, jeszcze troszkę forsy potrzebuję i będzie wilk bojowy i trebeusz. Płonący wóz. Tycki wóz bojowy. Taran. Nie, ona tu ma jakąś bramę? No ma z tej strony bramę, nie? Coś tam ma, ale to takie tutaj. A to już lepiej rozwiązać. Za kolonii działarmią. Pas jak czym idzie, skubany.
Czyli wychodzi na to, że tutaj gracz też stara się tak coraz mocniej uderzać. Znaczy ten przeciwnik. Tak, ja tam załatwię. Chodź tam. Kurwa, jaki kuź, jak to wszystko wybiega. Musimy to atakować. No poczekaj, te moje koniki też wybiegną, co tam? Razem z twoją armią. Jak już u ciebie siedzą, to wiesz, że ich wybiegną. Nie, wszystkich. Lubić. Widzisz, jak ci, ja ci właśnie, jak oni się nazywają? Nie możemy się. Bekiernicy, jak oni szybko podchodzą? Zapieprzają nieźle. No mówię. Dobra, odwrót. Nie możemy się cofnąć, walczymy dalej. To walczmy. Tutaj, do kąta najlepiej. Niech sobie staną. Czy, aha, bo to jest tak, że po prostu potrzebujesz ludzi i złoto, żeby coś budować. Nie tak jak w zeszłej twierdzy, że trzeba było katapultę mieć. Nie, teraz hajs i ten, i ludków właśnie. Tu są jeszcze formacje, nie? Nie wiem, czy wiesz. Bawiłem się przed tą formacją tych łuczników. Opa, papa, idą ty. Uformujcie szereg! Nie wiem, my tego w cholerę tu mamy. Znaczy ty to już w ogóle. Nie no, nie całą armią. Tylko ty chciałem. Proszę. Dobra. Dobra, cyrk. Dajmy wilka bojowego, bo brzmi fajnie. Nie, weź tam jakiś, co chcesz. Ja wezmę trzy katapulty. Ja tego wilka bojowego całego zrobiłem. Ale nie wiem, jak to jest. Czemu oni nie atakują? Co to jest ten wilk bojowy? Nie mam pojęcia. Jakaś katapulta. A ten trebuszet, ale... to jest to on, że tak z daleka kamieniami wali? Tak, to są te. To jakiś to ten trebusz i będziemy ich nawalać z daleka i najwyżej jeszcze katapulty. No jeszcze 10 dolców i już będę to miał. Dobra, czekaj, zobaczę tu. Jeszcze najemników jakiś. I tak się przygotowujemy, jak na bycie rachu ciachu i po sprawie będzie. No, lepiej my się iść... dobrze przygotowujemy, jak będziemy walczyć. No, bo te lepiej iść z większym wojskiem niż później na styk. Jakbym podniósł teraz podatki na maksa, to uciekną mi tylko wieśniacy, czy wojsko też nie będzie odchodzić? Nie, po prostu ci się zaczną... ten... ty mówi? Po buntować, prostu wojsko, tak? Wszystko ci rozwali, nie? Aha, że oni nie. Po prostu nie będą ci służyć już. To nie będę tak ryzykować. Ludzie cię lubią. Ludzie mnie lubią, to czemu jest czerwona gęba, jak mnie lubią? Ten bierzesz wszystkich na hita. To dobre. Podejdźcie pod nasze mury. Nie boimy się. Tak, nie boicie się, straż już pewnie tam. Chuj w kątach. To. No, skoro chcę, żebyśmy podeszli... Dobra, chodź tutaj z tymi katapultami i jakiś, ja wezmę jakichś wojskowych, żeby ich tu chronili. I łuczników swoich weź. Masz też jakichś łuczników, czy nie? No, w cholerę. No to dawaj łuczników, żeby ktoś do nich zaczął strzelać. 13 na konia. To dawaj na tych na koniach najwyżej ze sobą. 38 kuszników. Łucznik konny. Skoro wysyłam ich tutaj, to czemu oni kuźwa idą przez bramę? Debile. Czekaj jeszcze tych. Temu, a to tym trybuszem, to czemu mogę atakować? Jaki jest plan? No właśnie. Aha, bo on się teraz dopiero rozkłada. Dobra, już czaję. A wilk może na pierwszą od razu. Czekaj, dawaj tych łuczników, tu strzelają do katapulty. Już padnie ta jedna katapulta. Ale łucznicy, ruszać się. Te moje debile, kuźwa, nie chcą iść. Jezus, to zaraz nam tu wszystko padnie. Te trebeusze są dobre. Jeps. O Jezu, ty mnie trafił ten. Przeliczamy. Przeliczamy. O Jezus. Dawaj, no dobra, wojskiem. Dobra, dawaj, wjeżdżamy wojskiem, że się wojskiem rozwali. Nie będziemy się tam. Racja jest po naszej stronie.
Dawaj, to coś jeszcze wybudować na koniec. Dawaj, normalnie wojskiem tam jedziemy. O, jak dupią tutaj tym, o nie wiem, czy nam się to uda. Bekiernicy rządzą! Dawaj mur nawalaj, najlepiej. Aha, tu można wybierać, czym się coś jeszcze strzela. Streby usza. Tak. Zarażonymi krowami będę żyć, strzelam. Ile w sam rąk. A ty trochę już padł, nie? Rzucaj tymi krowami. Tak, ja tu mury zaczną rozwalać. Są krowy. Krowa, led, poleciała. I Benz od razu wieżę rozpieprzyła. Ale to chyba z pomocą uśmiechu. Dobra, weszliśmy na mur. Dobra, już wygraliśmy chyba. Dobra, weszłam tam. Jazda. Ja już to nie wiem, co się dzieje, ja już mam zwiasa chyba. Ile ludzi tam. Teraz ten, spróbuj ich wszystkich policzyć. 68 dni i sutanka padła. Nareszcie jakieś jedzenie mam. Dawaj wszystkich. No już jechałem wszystkimi chyba nawet. Tak? Dobrze. A łucznicy nawalają cały czas. No kurde, na pewno się powiedzieć. Dobra, ale nudzi mi już strzelanie tymi krowami. Teraz wystrzelę coś innego. Zarażone osły. Wielbłądzie głowy, no niech będą. Znaczy nie jestem sadystą, ale no niech będą. Te wyglądy. No co, my tej sutanki nie możemy rozwalić? No czemu oni by wychodzicie? No chodźcie tu, zawsze to komu. Rozwalać tutaj. Kusznicy wchodzą. No. Wiadomość od sułtanki. Będzie płakać teraz. Podążam za moją matką. Nicość. A nicość to ta ciemna plama? Czy co? Nie, bo się spaliło. Pięknie. Dobrze. Zwycięstwo! Bo ono tak, rzeczywiście jakoś słabo. Tak powinno być. Proszę bardzo, drugi. Przez całą grę drugi. Czy obłąkany? Zawalimy jeszcze raz, czy jak? Nie no, możemy zagrać, nie ma problemu. Chyba, że... A nie, bo ty nie masz pobranego ETS-a, nie? ETS-a mam pobranego, tylko nie mam tego multika. No ale to wiesz, jak to mało waży, to się pobierze w ciągu 2 minut. No to pobiorę, nie ma problemu. No to dawaj, to przełączymy się na ETS-a teraz. Dobra, no to ja sobie zrobię, jeśli chodzi o OBS-a, o live'a, cięcie sobie zrobię z tego i tyle w sumie. Więc to była Twierdza Krzyżowiec 2, pierwsze podejście. Ze mną był